O ludzie. Dobra, ja mam czas. Trochę tutaj życia, trochę tam. O, panie. Rąk bije mocno. Jeszcze truje, ham. A, bo tutaj są te takie chmurki. Dziwne, że Geralt nie zapytał gracza, czy nie chce się przygotować do tego. Dobra, ja się trochę poregeneruję, królewicz. Sobie. Już sobie poskaczę. O, już na spokojnie, zaraz sobie poradzimy. Chyba. W jakimś czasie zaczął strzelać tak intensywniej. Tych chmur było znacznie więcej. Dobra. Ale akurat... Tylko nie teraz. O, panie. Niesymetrycznie wszystko robi. Ciężko przewidzieć jego atak. Tylko skacze na szczęście. Chyba jak za... Trzeba to wyczaić, jak za długo stoisz w jednym miejscu, to on pewnie zaczyna pluć, bo tak to skacze. O, dobra. Aha. Słabo. No dobra, do maksa muszę się zregenerować. Dużo tych chmur dymu, o. Nie trafiłeś, królewicz. A, wiedziałem. O, panie. On chyba przychodzi jakieś etapy z tego, co teraz kojarzę. Dobra. Dobra, jak nabiera powietrze w usta. Dobra, tak to próbuję strzelać. Weź i wyczaj, jak on tam skacze i kiedy on... No! Za szóstkę! Z bełta! Powinienem bełtowy build zrobić i wtedy z samych bełtów bym strzelał. Z daleka, nie musiałbym się martwić o nic. O, i co ja wziąłem? Ja chciałem Gwen.
No kurde, chciałem się tylko podrapać po udzie. Z tego jęzora na full HP ściąga. Się regenerować do full HP trzeba. Inaczej bida z nędzą. Ja nie czaję, jak on może tak z taką masą podskakiwać, ty. Pocałuj go, śpiący królewicz. Ty, podejdę do niego. Pocałuję go, jak już się uspokoi. Jak przestanie tak skakać, jak rezus jakiś. Pomaleńku go będę tam dziabał, no. Jak go wyczaić? Kiedy on przestanie skakać? Dużo trutki tej od niego. O, masakra. Czekaj, ja mam chyba jakieś czarcie furchawe. Zawsze to robi tak niespodziewanie. Trzeba było w wiarze go pokonać. Ale tylko te żebęckie. Tylko ta żebęcja sprawia jakąśkolwiek trudność, bo ona jest bezsensownie zrobiona w tym momencie, bo ja ani się nie mogę nawet podrapać w tym czasie, cały czas tylko skaczę w lewo. Na przykład taki smok jest przewidywalny, ale ta żaba jest kompletnie bezsensownie zaprojektowana, bo ona jest wielka jak kupa gnoju, a skacze normalnie jak jakaś lekko atletka. Nie, to jest taki bezsensowny ryszok.
Ale jak już przejdę dalej, to przynajmniej popchnę fabułę do przodu. Zły moment. Bardzo zły moment. Ja cię kręcę. Dobra. Mogę wejść do ekwipunku teraz? No mogę. No dobra. Może się trochę oślepia. Załóż. Dobra. Zapewnia odporność na pleśń popsa. To chyba mi się nie nada. Ale zjem łódko. Nie mogę tego podczas walki? Dlaczego? Ale oszustwo. No dobra. A surowe mięso podczas walki? Też nie? To ta trucizna wszędzie. Ale jeszcze mam jakieś 5 minut regeneracji zdrowia. No nie no. Ty. Jeszcze żeby tego brakowało, żeby jej życie nie spadało. Nic nie widzę. Ty, no życie jej nie spada, no. Co to za cheaterstwo? Totalnie życie nie spada.
Wieczny Królewicz cały czas ma tyle samo życia. Co to ma być, ty? No kurde. Ty. No coś poszło nie tak. W końcu coś idzie. Dobra, czekajcie. Muszę sobie spocone ręce wytrzeć. Całe mokre przez tą żabę. Ale dam radę. To trzeba jakoś to zorganizować w dalszym ciągu. Szkoda tylko, że nie mogę zużyć tego w trakcie walki, no. Co my tu jeszcze mamy? No ja nie rozpoznaję ich, jej ruchów. No raz skacze raz i strzela z języka. A raz nie wiadomo jak, no. Teraz podskoczy raz. No i tylko raz podskoczyła, no. Ale to jest randomowe totalnie. O, masakra. Tak daleko to ja jeszcze. Dobra. No kurde, wszędzie te są gazy jej. Czy ona nie może srać gdzie indziej? Te totalnie randomowe ruchy mnie denerwują już. Ale dobra, jak skaczę to... Okej, to już wiem mniej więcej, dobra. To blisko ona jest. Ale tylko w konkretnych miejscach ją można bić, bo inaczej się nie zbija jej życie w ogóle. A myślisz, powoli ten, jedzenie kończy. Już teraz będę tylko na jaskółkach bazować. A to trzeba było zjeść bezpośrednio przed wejściem do tej dziury. Chyba, że jak wyposażę, to zjem. Czekaj. Załóż. O! 5 sekund czas trwania.
Ciekawe, czy ten udziec w ogóle mi zadziała. Siła ataku większa, a tutaj regeneracja. No kurde. A no tak, już się nie regeneruje nic. O, dobra. No to można tak, no można tak biegać. Teraz do maksa życie zregeneruje. Ale się czai. No nic, zajmie mi to więcej niż zwykle, ale przejdę to. Mam jeszcze 5 pierożków. To jeszcze trochę zejdzie. Totalny random. Skacze 5 razy, strzeli z języka, nie zatrzyma się chociaż na chwilę, ty. To jest definicja durnego bossa, bo on nie ma ani cooldownu, ani takich słabszych punktów. Nie ma nic takiego, no. O co można by było zahaczyć? Tylko skacze. Skacze, skacze i jeszcze raz skacze. No i on ma takie momenty, że on no dosłownie nieśmiertelny jest przez dobre kilka godzin. Oj, teraz jest agresywny za bardzo. Cześć, znowu muszę rękę. To tylko Królewicz. Jakie tylko. Ja z 3 razy już sobie ręce wycierałem. Kto to jest pan lusterko? Pewnie wiesz. Zobaczysz. Gorsze to niż królewski ten ropuch. Ropuch jest łatwy przy nim? O ludzie, ile on nasrał. Ile śmierdzi tutaj.
No jeszcze w kupę mnie tutaj władowuje. Zagania mnie w kozi róg ham jeden. Dobra, taka taktyka jest w miarę, ale wtedy ropuch na cały stream jest. No ludzie. Żeby ten jeszcze... I to jeszcze dwa razy trafił, nie skubaniec, no. No kurde, jak mu się trafi akurat ten atak związany... No jak tu przed nim uciec, jak tu wszędzie smrody są jego. Dobra, jakoś się udało. Dobra. Jeszcze zraz się wytrę. Tych śmiardów ze sobą zostawię. No to jest masakryczny boss. Ja rozumiem jeszcze, żeby bossy miały... Rika? Yahoo! Rikakir subuje od 15 miesięcy. Zakup. Dobra, to już końcówka. Dziękuję bardzo za suba. No! Królewicz, no! Wszystkie kobiety w Wiedźminie chciały go pocałować, bo tutaj jakiegoś księcia chyba udaje i zostały po prostu przez niego przyklejone do ściany i do sufitu, a ja go muszę sprzątnąć i go biję od początku streama praktycznie. Wielką dozą ostrożności, bo ostatnio źle mi się to kończyło. Brak ostrożności doprowadzał mnie do śmierci. Ale brak ataku, o Rika. Jakie moty. Dobra, jakieś lepsze combo weszło w końcu.
Tanecznym krokiem w niego wejdę zaraz. Biedny królewicz.